Cześć! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić pyszne marynowane pieczarki. Jak widzicie tutaj w misce, mam około kilograma bardzo drobnych pieczarek. Są one już dokładnie umyte. Wszystkie ciemne miejsca, plamki starałam się wyciąć. Oprócz tego, oprócz pieczarek, będziemy potrzebowali do słoiczków wcześniej umytych i wyparzonych będziemy wkładali po ziarenku ziela angielskiego, jednej łyżeczce gorczycy i kilka ziarenek pieprzu. Do tego pół plasterek cebuli i jeden listek laurowy. Natomiast zalewę przygotujemy z trzech szklanek wody, szklanki octu 10%, dwóch łyżek cukru oraz łyżeczki soli. Na samym początku w garnku zagotowuję mniej więcej połowę garnka wody z łyżką octu i ostrożnie wsypuję do wody moje pieczarki. Wszystko będę gotowała około 5 minut. Gdy pieczarki się gotują, mogę w tym czasie zająć się wyparzonymi już słoiczkami. Tak jak mówiłam Wam na początku, na spód każdego słoiczka wrzucam pół plasterka cebuli, jeden listek laurowy, jedno ziele angielskie, łyżeczkę gorczycy, oraz kilka ziaren pieprzu. I do tak przygotowanych słoiczków za chwilę będę nakładać odcedzone, podgotowane pieczarki. I teraz możemy przystąpić do zrobienia przygotowania zalewy. Do trzech szklanek wody w garnku dodaję szklankę octu. Dwie łyżki cukru. I łyżeczkę soli. Stawiam na gaz i zagotowuję, przy okazji mieszając tak, aby wszystko dobrze się rozpuściło. Pieczarki zalewam gorącą zalewą. Słoiczki dobrze zakręcam i będę je pasteryzowała około 15 minut. Pieczarki już gotowe. I teraz za chwilkę zakryję je ręcznikiem, tak by powolutku stygły. No i potem będę je przechowywała w ciemnym, raczej chłodnym miejscu. No i tradycyjnie skosztować wypada minimum za 2 tygodnie. Moi drodzy, ja Was zapraszam bardzo na mój blog ankagotuje.pl. No i oczywiście będzie mi szalenie miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo mocno, życzę smacznego.